zdrowia, szczególnie dla republikanów. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No niedawno było takie zebranie partyjne demokratów w Iowa. Było to spore, wielkie fiasko. Tam decydowali głosami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Iowa, jak to się wszystko odbywa? No w Ameryce są kandydaci zbierają pieniądze. Trump zebrał 165 milionów, a 23 kandydatów zbierało, no różnie zebrało. Najwięcej zebrał Bernie Sanders, 74 miliony dolarów. No on jest prawie 80-letnim komunistą od lat. W zasadzie całe życie był komunistą, no i chce wprowadzić komunizm w Ameryce. I on w Ameryce zebrał 74 miliony. Później jest Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, no to jest profesorką na uczelni, była profesorką, zanim dorwała się do koryta i została zawodowym politykiem. Ona zebrała 60 milionów prawie. Ona oszukiwała na swoich podaniach do pracy, że jest Indianką. Później Pete Buttigieg, to on jest homoseksualistą, majorem w dosyć małym miasteczku. No jest ciągle jest kandydatem. I ciągle walczy. Kamala Harris, ona już odeszła, ona udaje, że jest murzynką, że jest czarną, w zasadzie to jej rodzice byli z Jamajki, matka z Indii, ojciec chyba też nie był murzynem. No i poza tym był jeszcze Joe Biden 66 milionów zebrał, to też jest prawie 80-letni facet. Cała ta afera o usuwaniu Trumpa to była właśnie, dotyczyła jego syna Huntera, bo jego syn Hunter, tak jak Kwaśniewski, dostaje pensję w ukraińskiej firmie olejowej i chcieli usunąć nielegalnie Trumpa właśnie za to, że syn byłego wiceprezydenta i potencjalnie prezydenta dostawał, był szmarowany po to, żeby ustawiać politykę. Także ciężkie sumy ludzie wydają, 23 kandydatów. Ciekawa sprawa jest Andrew Yang, no to on gdzieś tam Chińczyk czy Wietnamczyk, urodzony w Ameryce, zebrał 15 milionów, a jego cała polityka to jest to, że on będzie dawał minimum stawki $1000 na miesiąc. Tylko niektórym, no nie wszystkim, nie całemu krajowi, ale tylko niektórym. Także banda po prostu idiotów. No i to jest forsa. A jak to się wszystko odbywa? No odbywa się właśnie w ten sposób, że w Iowa mają 41 kandydatów, będzie później, bo cała ta spotkanie będzie w lipcu, ale teraz ci delegaci tam pojadą i będzie 41 delegatów, ale zanim delegaci pojadą, no to muszą się zebrać w tych stanach i głosować. No i te całe głosowanie to był jeden wielki cyrk. W Milwaukee właśnie 13-16 lipca w 2016 roku, w Kalifornii było w czerwcu, w zasadzie na samym końcu. Niedługo będzie, w poniedziałek będzie całe to spotkanie wyborców demokratów w New Hampshire. No i pierwsze co robi, no to Trump jedzie w poniedziałek właśnie do New Hampshire na jeden dzień przed tym, kiedy kandydaci demokratów będą się zbierali i głosowali. W New Hampshire oni wyślą 24 kandydatów. Ogólnie rzecz biorąc, no to potrzeba w tym roku będzie 4750 kandydatów z partii demokratycznej.
3979, no to będzie takich zaklepanych, czyli oni muszą głosować, cokolwiek w ich stanie było zadecydowane, oni tylko jadą i podnoszą te kartki i mówią, głosujemy w imieniu naszego stanu. No i jest 771 takich tak zwanych automatycznych, no to troszeczkę działa inaczej, ale żeby była większość, no to musi być 1910 kandydatów, tych reprezentantów, delegatów można powiedzieć, bo to są delegaci, wysłani delegaci, żeby głosowali na kogoś. Także Trump wie, co robi, jedzie dzień przed New Hampshire. No ale to w Iowa jest tylko 1%, no bo potrzeba tam 4000, a jest 40. W New Hampshire jest w poniedziałek, to ciągle jest w lipcu. Później w Nevadzie to będzie 35, no w South Carolina 29 lutego to jest 50. No i zaczyna się taki ten super wtorek, no bo w ten właśnie wtorek będą te głosowania, no i będzie bardzo dużo ludzi. To w super wtorek to już będzie 38% wszystkich tych delegatów będzie mówiło, czy decydowało, ile osób głosuje na kogo. W North Carolina jest 110 tych kandydatów. Kalifornia ma nieprawdopodobną dużą ilość ludzi, no bo oni mają tam około 50 milionów, to na 300 milionów, no to oni powinni mieć, powiedzmy, więcej niż 10%, no ale oni mają 10%, bo to tak nie jest podzielone, jedna osoba, powiedzmy, na milion. Ciekawa sprawa jest, że demokraci za granicą też mają 3 głosy, mają 3 delegatów. Amerykańska Samoa ma, powiedzmy, 5, no bo to są te terytoria, czy te tereny amerykańskie. Virginia ma 99 reprezentantów, delegatów, Tennessee 64, Minnesota 75, Texas jest drugi, który ma 228, w Massachusetts jest 91, Colorado 67, Arkansas 37, Alaska ma sporo, 52, także to jest ten super czwartek. Później no i właśnie w ten super czwartek, no to Kalifornia i Teksas mają te swoje wstępne takie głosowania, no i wtedy jedna trzecia amerykańskich demokratów będzie już głosowała, także to jest 38%. Historycznie 17 na 18 ludzi czy kandydatów, którzy wygrali właśnie w ten Super Tuesdays od 84 roku do 2016 byli kandydatami. Także całe jest, no jest to demokracja, jest to demokracja lokalna. Później będzie także jest ten Super Tuesday 3 w tych wszystkich krajach, później 10 marca następna grupa jest, w North Dakocie jest 14, w Mississippi 36, w Washington State, no bo jak się patrzy na Amerykę, to tutaj jest, powiedzmy, Atlantyk, Nowy Jork, Washington, tu jest Pacyfik, tu jest Kanada, Seattle i tak dalej, to Washington jest właśnie tu, to w tym stanie mają 89 kandydatów, w Michigan 125, w Idaho 20. W następny wtorek 17 marca to jest w Ohio 130, w Illinois 155, Florida jest spora, 219 osób, Arizona 69, no i Mariany, północne Mariany. No i po marcu 17 to w zasadzie już ten kandydat, ten główny, jeden kandydat może być wybrany, no bo to już wtedy ilość tych delegatów to jest 2447, czyli 61%, czyli ta większość, czyli technicznie
technicznie może złapać kandydaturę. Później następny wtorek 24 to jest Georgia, tam jest 105 delegatów. W Puerto Rico mają 51, 29 marca. No Puerto Rico, dużo ludzi myśli, że to nie jest Ameryka, ale to są tereny amerykańskie. Portorykańczycy mogą mieszkać w Ameryce, mają paszporty amerykańskie. Portorykańczycy nie potrzebują zielonej karty. Także dużo właśnie ludzi z Dominikany udaje Portorykańczyków, dlatego że tam łatwo im jest wytłumaczyć język, no i te tam wygląda na to, że z paszportami też jest jakoś inaczej. No ale Puerto Rico to jest, nie potrzebują zielonej karty, to są obywatele amerykańscy. W następny wtorek, ale to już w kwietniu Alaska ma 15 osób, Wyoming 14, Hawaii 24, Louisiana 54. 7 kwietnia dochodzi Wisconsin, no i wtedy już będzie 70%, czyli 2790 osób. W kwietniu, 28 kwietnia, to już będzie 87% ludzi. Nowy Jork ma 274 osoby, Pensylwania 186, Delaware 21, Rhode Island 26, Connecticut 60 i Maryland 95. Później Guam 7, 2 maja, Kansas 39. Także to wszystko się powolutku tak przesuwa. 12 maja to już będzie 91% delegatów, dochodzi Nebraska 29, Virginia 28. 19 maja już jest 94%, wtedy głosuje, czy wysyła swoich kandydatów Kentucky, Oregon 61, Kentucky 54. 2 czerwca to dochodzą już South Dakota, to jest 16, New Mexico to 34, New Jersey, no to New Jersey to jest po drugiej stronie rzeki 126, Montana 19 i DC, czyli DC to jest District Columbia, 20 osób, delegatów, no bo stolica sama w sobie to ona nie jest ani stanem, ani, no to jest taki District Columbia, czyli inaczej. No i na zakończenie 100% to już zaczyna być Virgin Island, czyli Wyspy Dziewicze, 7 osób. Także tak to się to wszystko odbywa. Jest to demokratycznie. Ludzie przychodzą, zgłaszają się, wyjeżdżają tam i powiedzmy przez całą Amerykę przesuwa się ta fala, ludzie jadą i wybierają swoich kandydatów. No, w tym roku szanse dla tych kandydatów są dosyć nikłe, no bo co musiałoby się zdarzyć? No musiałoby się, jeżeli Pete Buttigieg by został wybrany, no to na homoseksualistę, no to Murzyni nie będą głosowali, dużo katolików nie będzie głosowało, dużo tych, powiedzmy, protestantów, takich, no twardych protestantów nie będzie głosowało. Także on w ogóle nominacji nie będzie dostawał. On teraz w Iowa, gdzie jest 1%, gdzie jest 40%, 40 delegatów na 4000 z kawałkiem, no to on ogłaszał się zwycięzcą i tak dalej. Ogólnie Partia Socjalistów Demokratów, no to zapędziła się w kozi róg, po prostu zostawiła religijnych chrześcijan z daleka, zostawiła legalnych emigrantów,
pracujących podatników amerykańskich. No, wystawiła do wiatru. Demokraci, socjaliści postawili na obcych, postawili na przypływ ludzi, którzy mają we krwi, powiedzmy, socjalizm, których chcą budować. Bernie Sanders jako komunista, no ma poparcie studentów, ma poparcie tej młodzieży, którą już od lat ludzie mówią, że każdy w młodości musiał być socjalistą. No i w Ameryce jest to dosyć widoczne. Także jest to taka sytuacja polityczna. Możliwe, że w poniedziałek pojadę na to spotkanie z Trumpem, jeżeli się uda. On był tam w zeszłym roku w sierpniu, no ale to jest spotkanie w takim stadionie Uniwersytetu Południowego New Hampshire. Tyle tylko, że od 7 tam do 10 w nocy, ale trafik, czy tam ten ruch kołowy zatrzymali już chyba 4 godziny wcześniej, także ja nie wiem, kiedy tam trzeba pojechać, żeby się dostać. Dziękuję za oglądanie filmów. Przepraszam, czy zapraszam na filmiki muzyczne. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję. Bardzo serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego filmiku.